Wakacje. Czas oczekiwany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Każdy ma swoje priorytety i pomysły na spędzenie tego okresu. Zabierzemy Was dziś w sentymentalną podróż do czasów PRL-u, kiedy wakacje spędzało się z rodziną w popularnych kurortach. Co tam wyjazdy zagraniczne, pobyty w luksusowych hotelach, all inclusive i opalanie się przy basenie. Przeniesiemy się 30 lat wstecz i jako dbający o zdrowie i kondycję fizyczną obywatele, na wakacje wybierzemy się do dwóch ówcześnie modnych kurortów. Mowa tu o położonych w województwie świętokrzyskim Busku-Zdrój i Solcu-Zdrój. Żort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Zapraszamy na pierwszy odcinek podróży po perełkach uzdrowiskowej Polski. Oficjalnie w czasach PRL-u każdy obywatel Polski miał prawo do odpoczynku, choć marzeniem było wyjechanie na wakacje za granicę. Jednakże rzeczywistość na to nie pozwalała, dlatego też Polacy spędzali swoje urlopy w pięknych regionach naszego kraju, często w ośrodkach wypoczynkowych czy kurortach. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. Sanatoria i uzdrowiska w czasach PRL-u były popularnym celem podróży, szczególnie w okresie wakacji. Każdego roku coraz większe rzesze Polaków odwiedzały te miejsca, aby korzystać zarówno z leczenia, jak i z uroków przyrody. Uzdrowiska były doskonałym miejscem do spędzenia wolnego czasu, relaksu, nabrania siły oraz poddania się różnym zabiegom, które miały na celu poprawę samopoczucia i zdrowia. Dziś krajowa turystyka ponownie zyskuje na popularności i obecnie do ośrodków przyjeżdżają osoby w różnym wieku, także rodziny z dziećmi. Poczujmy więc atmosferę, która przyciągała kuracjuszy w czasach PRL-u. Busko-Zdrój to jedno z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce, które przyciąga turystów i pacjentów z kraju i z zagranicy. Główną atrakcją miasta jest park z eleganckim budynkiem łazienek zdrojowych w stylu klasycystycznym. To malownicze miejsce oferuje możliwość relaksu i odprężenia w otoczeniu pięknej architektury i zieleni. W pobliżu parku znajduje się także imponujący kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, zbudowany w stylu barokowo-klasycystycznym. Ten zabytkowy kościół przypomina o historii miasta i o niegdyś panujących tu Norbertankach. Busko, miasto o bogatej historii sięgającej XII wieku, zyskało na znaczeniu dzięki odkryciu leczniczych wód na jego terenie w XVIII wieku. Znajduje się tutaj kilka interesujących zabytków, co nie dziwi, biorąc pod uwagę wiek miasta. Pierwsze wzmianki o Busku pochodzą z XII wieku, gdy nosiło nazwę Buszsko i było pod panowaniem zakonu Norbertanek. Nazwę zmieniono na Busko w XIII stuleciu. Miasto rozwijało się spokojnie do XVII wieku. Niestety, podczas potopu szwedzkiego Busko zostało prawie całkowicie zniszczone i splądrowane. Okres ożywienia nastąpił w 1776 roku po odkryciu solanek. Wydobycie soli jednak szybko zakończono ze względu na brak opłacalności. W 1808 roku magister medycyny Winterfeld z Pińczowa przeprowadził badania nad leczniczymi właściwościami miejscowych wód. Pierwsi kuracjusze, zwani gośćmi kąpielowymi, zaczęli przyjeżdżać do Buska. Po pożarze w 1820 roku generał Felix Żywuski przejął miasto i wybudował łazienki, wykorzystując lecznicze działanie buskiej wody mineralnej. Dzierżawę w 1880 roku przejął lekarz Andrzej Dobrzański, który przez 15 lat rozwinął uzdrowisko, które stało się jednym z najpopularniejszych ośrodków leczniczych nie tylko w Polsce. Ta tradycja trwa do dziś.
Marconi, najstarsze sanatorium w Busku-Zdroju, stanowi prawdziwą perełkę Parku Zdrojowego. Zaprojektowane przez znanego warszawskiego architekta włoskiego pochodzenia Henryka Marconiego, to miejsce o unikalnej historii i uroku. Położone w sercu dzisiejszego uzdrowiska, składa się z wyższego korpusu głównego oraz parterowych bocznych skrzydeł. Sanatorium Marconi posiada wyjątkowy hol, gdzie znajduje się pijalnia wód zdrojowych, oferująca bezpłatne skosztowanie leczniczych wód siarczkowych, które są znane w całej okolicy Buska-Zdroju. Dodatkowo goście mogą cieszyć się wizytą w pięknie zdobionej sali koncertowej, która jest miejscem organizacji różnorodnych imprez. Dzięki swojemu bogatemu dziedzictwu i unikalnej atmosferze, Sanatorium Marconi to idealne miejsce dla osób poszukujących nie tylko leczniczych właściwości, ale także kulturalnych i artystycznych doświadczeń. W pobliżu sanatorium w Busku-Zdroju znajduje się Aleja Sław, związana z Międzynarodowym Festiwalem Muzycznym imienia Krystyny Jamroz, słynnej śpiewaczki operowej, która była związana z tym miejscem. Przechadzając się po Alei Sław, można podziwiać pamiątki po wizytach w Busku znanych przedstawicieli polskiej muzyki, takich jak Krzesimir Dębski, Krzysztof Penderecki, Wiesław Ochman czy Małgorzata Walewska. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. W południowej części Buska-Zdroju, w Nowym Parku Zdrojowym, znajduje się jedna z największych i najnowocześniejszych tężni salonkowych w Polsce. Ta imponująca konstrukcja w kształcie okręgu o średnicy około 72 metrów i obwodzie 226 metrów osiąga wysokość prawie 10 metrów. Wnętrze tężni zdobi fontanna mgiełkowa, a na jej szczycie znajduje się taras widokowy, skąd można podziwiać piękną panoramę kurortu. W pobliżu znajduje się również budynek zdrojowy, który oferuje punkty do picia wody oraz całoroczną małą tężnię. Wewnątrz budynku można również odwiedzić urokliwą szklarnię przyciągającą swoją roślinnością i egzotycznym klimatem. Na zewnątrz kompleksu znajduje się interaktywna fontanna oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci w kształcie statku. Cały obszar otoczony jest zielenią, idealny do długich spacerów, a starannie urządzone tereny tworzą atmosferę ciszy i spokoju, nadając unikalny urok temu miejscu. Co można jeszcze zobaczyć w Busku? Nade wszystko uroczy rynek oraz urokliwy bulwar łączący obszar Parku Zdrojowego z centrum miasta. Warto odwiedzić kaplicę Świętej Anny, unikalny obiekt sakralny, który powstał pod koniec XIX wieku jako kościółek uzdrowiskowy. Wzdłuż bulwaru można znaleźć takie cenne przykłady architektury, jak Pałac Dersława wzniesiony w 1911 roku oraz Dom Kultury, przed którym znajduje się ławka Wojtka Bellona z Wolnej Grupy Bukowina, pochowanego na pobliskim cmentarzu parafialnym. Dodatkowo polecamy również zwiedzić Willę Polonia, gdzie mieści się Muzeum Ziemi Buskiej. Ta interesująca placówka muzealna prezentuje fascynującą ekspozycję, ukazującą historię i kulturę tego regionu. Warto spędzić trochę czasu tutaj, aby zgłębić wiedzę o miejscowej historii i tradycjach. Nam nie udało się tam dotrzeć, dlatego pewnie gdy zapragniemy ciszy i spokoju, jeszcze tu wrócimy. Solec-Zdrój to malownicza miejscowość położona na łagodnym wzniesieniu na skraju Wyżyny Małopolskiej i Kotliny Sandomierskiej, tuż nad rzeką Żoską. Znajduje się ona na południowy wschód od Buska-Zdroju.
Nazwa wsi wywodzi się od słonych źródeł, które niegdyś występowały na pobliskich łąkach. Soledzy-Zdrój to niezwykłe miejsce, które oferuje możliwość korzystania z dobroczynnych właściwości wód mineralnych oraz pięknej okolicy. Uzdrowisko jest doskonałym miejscem do wypoczynku i regeneracji dla wszystkich poszukujących zdrowia i relaksu. Prekursorem europejskiego leczenia uzdrowiskowego był Paracelsus, żyjący w XVI wieku, który zalecał pacjentom wodne terapie. W Polsce pierwsze tego rodzaju kuracje oferowano w Iwoniczu-Zdroju i w Cieplicach, a nawet Marysieńka Sobieska z nich korzystała. Jednak prawdziwy rozkwit uzdrowisk przypada na XIX wiek, kiedy to leczono w nich praktycznie wszystkie choroby. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je, wpisując Razem w Polskę, na Spotify i w podcastach Google. Historia Solca-Zdrój jako uzdrowiska sięga 1815 roku, kiedy to radca górniczy Królestwa Polskiego Becker odkrył źródła wód mineralnych w tej miejscowości podczas poszukiwań soli. Po zbadaniu ich właściwości leczniczych zaczęto wykorzystywać te wody do kąpieli. W 1837 roku Karol Godfroy założył oficjalnie uzdrowisko w Solcu, wznosząc budynki leczniczo-kąpielowe oraz mieszkalne. Dodatkowo 100 hektarów przyległego lasu iglastego zostało przyłączone do Solca. Pierwsze drewniane łazienki powstały w roku 1836 z inicjatywy ówczesnego właściciela Solca. Jednak w 1900 roku uległy całkowitemu zniszczeniu w pożarze. Obecny budynek w stylu klasycystycznym został wzniesiony w latach 1922-1926. W uzdrowisku znajduje się baza zabiegowa, która opiera się na kąpielach siarczkowych i krioterapii. Ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu jest spacer uliczkami miasta. Jeśli znudzi Wam się błogie lenistwo, warto chwilę pospacerować i pooglądać piękne wille, przekształcone obecnie w sanatoria i pensjonaty. Wille Irena i Prus, czy sanatorium Świt z salą balowo-teatralną, to perełki uzdrowiska powstałe na przełomie XIX i XX wieku. Soledzy-Zdrój to urokliwa i spokojna miejscowość uzdrowiskowa, oddalona od ośrodków przemysłowych, przyciągająca zarówno kuracjuszy, jak i rodziny z dziećmi, poszukujących relaksu i odpoczynku. Największą atrakcją Solca-Zdrój w sezonie letnim jest przepiękny, 10-hektarowy park należący do uzdrowiska, który powstał w 1980 roku i jest dumą miasta. Otoczony zielenią i kwiatami, mimo wieloletnich zaniedbań, nadal emanuje atmosferą swobody i naturalności, zapewniając idealne warunki do relaksu i regeneracji. Spacerując po zielonych alejkach parku, wzdłuż kanałów i stawów, można cieszyć się niepowtarzalnym urokiem tego miejsca. A wdychanie czystego leśnego powietrza stanowi doskonałą formę naturalnej inhalacji z olejkami eterycznymi. Park uzdrowiskowy jest ulubionym miejscem zarówno kuracjuszy, jak i rodzin z dziećmi, a także stanowi schronienie dla wielu rzadkich gatunków drzew, takich jak lipa szerokolistna, magnolia i platan o jasnej korze. W cieniu koron drzew znajduje się również specjalnie wyznaczone miejsce dla zwierząt, takich jak kaczki, łabędzie i różnokolorowe pawie, które od lat znalazły tutaj swój dom, tworząc niezwykłe małe zoo. Nie brakuje również odwiedzających z pobliskiego lasu, takich jak lisy i sarny, co dodaje uroku temu miejscu. Dla tych, którzy pragną prawdziwej ciszy, spokoju i chwili wytchnienia, Solec-Zdrój oferuje niezrównane możliwości. Tutaj można rozkoszować się czystym powietrzem, śpiewem ptaków i odkrywać błogie chwile harmonii z naturą.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.